700 wystawców niemal z całego świata wzięło udział w jubileuszowych 25. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetap. Samorządowcy i specjaliści z branży energetycznej przez 2 dni dyskutowali o zrównoważonym rozwoju gminy i poszanowaniu energii. Wszystko w ramach seminarium zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Energia. W centrum Gemini Park wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę obiektu o kolejne obiekty handlowe. Przy ulicy Krętej na tyłach tamtejszych kamienic powstaje murowana platforma widokowa. Z 2-dniową wizytą w Bielsku Białej przebywał nadburmistrz zaprzyjaźnionego Wolfsburga. Siedmiuset wystawców niemal z całego świata wzięło udział w jubileuszowych 25. Międzynarodowych Energetycznych Targach Bielskich Energetap. Targi Energetap to jedno z największych w kraju dorocznych forum środowisk zajmujących się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej, cieplnej, odnawialnymi źródłami energii, a także systemami automatyki służącymi zwiększeniu niezawodności i efektywności przesyłania energii elektrycznej. O ile sieci energetyczne w Polsce wymagają szybkich działań naprawczych, o tyle wystawcy byliby w stanie sprostać wszystkim wymaganiom. Warunek, jak zwykle jeden, pieniądze. Organizatorem Międzynarodowych Energetycznych Targów Bielskich jest miejska spółka ZJAD, a generalnym partnerem Grupa Tauron Polska Energia S.A. Energetap to są targi, które w tej chwili są jednymi z czołowych, trzeba powiedzieć, w Europie nawet, jeśli chodzi o energetykę, bardzo szeroko rozumianą, bo to jest od elektroniki poprzez aparaty elektryczne, aż do tych spraw związanych z wysokim napięciem. Jest to, co cieszy nas to, że w sytuacji, kiedy generalnie targi mają kłopoty, bo targi są bardzo kosztowne dla producentów, nasze targi co roku się powiększają, praktycznie co roku około 25% powierzchni musimy zdobyć więcej na targi, tyle zapotrzebowania i tak wszyscy nie otrzymują tej powierzchni, ile potrzebują i nie wszyscy w ogóle otrzymują. Cieszy nas to, że coraz więcej krajów, bo praktycznie od Chin i Tajwanu począwszy, skończywszy na Stanach Zjednoczonych, wystawcy biorą, tutaj się wystawiają. Jest naprawdę tutaj ta najnowsza myśl techniczna, jeśli chodzi o tą energetykę, jak powiedziałem, bardzo szeroko rozumianą. I myślę, że to naprawdę jest, są to targi, które się wpisały już w ten krajobraz targowy nie tylko Bielska Białej, bo oczywiście są tu nasze czołowe targi, ale również w Polskę, w całym, jeśli chodzi o krajobraz targowy Polski, jak również Europy. Samorządowcy i specjaliści z branży energetycznej przez 2 dni dyskutowali o zrównoważonym rozwoju gminy i poszanowaniu energii. Wszystko w ramach seminarium zorganizowanego przez wydawnictwo Nowa Energia. Konferencje i imprezy jej towarzyszące zorganizowano w Bielsku Białej w uznaniu pionierskich działań miasta związanych z prowadzonym od lat systemowym programem poszanowania energii oraz działaniami edukującymi lokalne społeczeństwo w tym zakresie. W pierwszym dniu odbywały się typowe dla konferencji prezentacje i panel dyskusyjny. Drugi zaś poświęcono przedstawieniu praktycznych działań miasta i tutejszych firm związanych z wykorzystaniem niekonwencjonalnych źródeł energii, jak na przykład biogazu w komorowickiej oczyszczalni ścieków Bielskiej Akwy, czy na przykład doświadczeń przedsiębiorstwa Terma zdobytych podczas realizacji programu termomodernizacji. Wyjazd studyjny zakończył się zwiedzeniem elektrowni szczytowo-pompowej Żar. Konferencja zbiegła się również z organizacją festiwalu Energicznie dla Klimatu, będącego finałem ogólnopolskiego konkursu Gmina z Klimatem. Konkurs realizowany przez Fundację Ekorozwoju wspólnie z Ministerstwem Środowiska wygrało Bielsko-Biała. Stąd na boisku Orlika przez cały dzień odbywały się festiwalowe energetyczne konkursy i zabawy, a prezydent miasta Jacek Krywult oficjalnie odebrał pierwszą nagrodę w konkursie tytuł Gminy z Klimatem. Nasze miasto jest znane z tego, jeśli z wielu innych rzeczy jest znane, to znane właśnie z tych działań proekologicznych, proenergetycznych. Jesteśmy liderem, tu można powiedzieć śmiało, w Polsce w tych wszystkich działaniach. Działamy w ramach Energy City. Prezydent Michniowski jest we władzach europejskich. No i to jest cały ciąg spraw, cały szereg spraw, które od wielu, wielu lat prowadzimy. To jest począwszy od tego, że idzie budowa, w tej chwili biegnie budowa nowej elektrociepłowni. Elektrociepłowni, która jest bardzo, bardzo ekologiczna, no bo dwutlenek węgla będzie około 25-30% zmniejszona emisja, 10-krotnie zmniejszona emisja tlenku siarki.
to jest wymiana kotłów w domach. Ponad 650 kotłów wymieniliśmy na proekologiczne, na naprawdę te stare kotły, które no, brały, emisowały no, ogromne ilości tych rzeczy, niewłaściwych rzeczy do atmosfery, są zastąpione przez ekologiczne. To jest ocieplanie budynków, to są solary na budynkach, także całe to są baseny, które są ogrzewane również energią, to tak zwana energia odnawialna. Także jest naprawdę, tych działań jest bardzo, bardzo dużo i robimy wszystko, żeby te działania zintensyfikować, ale równocześnie między innymi ta konferencja, która była dzisiaj, wczoraj i dzisiaj, służy temu, żeby młodzież również zaznajomić z tym, bo to jest bardzo ważne, żeby młodzież, dzieci wiedziały właśnie o tym, co należy robić, żeby te działania pro, nazwijmy, energetyczne, żeby oszczędzać energię, żeby ją inaczej użytkować. To te wszystkie działania, te festiwale, które robimy co roku, to wszystko służy temu właśnie, żeby wyedukować społeczeństwo, ale przede wszystkim młodzież, bo jak młody człowiek będzie wiedział, jak należy się zachowywać, to przyjdzie do domu i rodziców nauczy. Także taka jest nasza tutaj, nasza rola i, tak, i tak, taką właśnie prowadzimy politykę w tym zakresie. W centrum Gemini Park wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę obiektu o kolejne obiekty handlowe. Powierzchnia handlowa Gemini poszerzy się o około 17 tysięcy metrów kwadratowych i będzie stanowiła całość z dotychczasowym budynkiem. W Gemini mają pojawić się też zupełnie nowe w tym regionie Polski marki. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec 2013 roku. Do wmurowania kamienia węgielnego zaproszono prezydenta miasta Jacka Krywulta. Te wielkości jeszcze troszkę się zmieniają, dlatego że na trzecie piętro być może będzie nadbudowane w całości, nad całą powierzchnią, a być może nie nad całą powierzchnią, dlatego są jeszcze jakieś niewielkie rozbieżności. Natomiast spodziewam się, że będzie to około nawet 60 użytkowników, 60 najemców, czyli znaczne rozszerzenie oferty, niemalże podwojenie oferty i liczę na to, że zdecydowanie podwoimy ilość odwiedzających w ciągu najbliższych 2 lat od otwarcia. Przy ulicy Krętej na tyłach tamtejszych kamienic powstaje murowana platforma widokowa. Platforma będzie kolejną atrakcją mającą zatrzymać turystów i spacerowiczów w rejonie Bielskiej Starówki. Rozciąga się stąd widok na ewangelicką część miasta zwaną Bielskim Syjonem. Prace realizowane są przy wydatnym wsparciu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Zwiedzaj i Wypoczywaj, Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego. W tej chwili realizujemy ten taras widokowy przy ulicy Krętej. Najciekawszą rzeczą to jest odtwarzanie baszty, przechodu bramnego, średniowiecznego i to właśnie widać, że w tej chwili jest to murowane. W drugiej kolejności będzie odtwarzany wewnętrzny średniowieczny mur, który będzie eksponowany, z tym, że on nie będzie otwarany w całości, tylko około 16-17 cm nad powierzchnię tego tarasu. Natomiast będzie uczytelniony jako relikt historyczny i to są te najciekawsze rzeczy, które w tej chwili trwają na tym tarasie widokowym, który realizujemy. Z dwudniową wizytą w Bielsku-Białej przebywał nadburmistrz zaprzyjaźnionego Wolfsburga. Nadburmistrz Wolfsburga Klaus Mors sprawuje swój urząd od początku bieżącego roku, stąd m.in. nadrabianie zaległości związanych z poznawaniem zaprzyjaźnionych samorządów. Niemiecki gość z osobami towarzyszącymi spotkał się również z prezydentem miasta Jackiem Krywultem. Nadburmistrz Mors wcześniej zajmował się w wolfsburskim samorządzie sprawami młodzieży i edukacji. W Bielsku-Białej miał okazję zapoznać się z bazą oświatową, a także infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Przyglądał się również narciarskiej inwestycji prowadzonej na stoku Dębowca. W programie pobytu delegacji z Niemiec znalazł się również wyjazd do Oświęcimia.